Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Avatar World. Jak widzicie, Avatar World się nie zatrzymuje i ma dla nas kolejny darmowy dodatek. Tym razem chodzi tutaj o jeden z promo kodów. Tak więc musicie się dowiedzieć, jak ten promo kod się nazywa. No i zaraz sprawdzimy, co dzisiaj darmowego dostaniemy. Musimy tutaj przejść na sam koniec, mamy napis promo kod, no i musimy go teraz wpisać. No i szybciutko już Wam zdradzam tę tajemnicę. Otóż promo kod brzmi CLEAN Care, czyli to jest po prostu jakby nasza higiena, nasze mycie się. Mamy to! Prezencik do nas przyleciał! Możemy go sobie teraz wypakować, wyciągamy, tak się prezentuje ta paczuszka, a w środku mamy jeszcze taką małą jakby kosmetyczkę. Wezmę sobie tutaj od razu moją postać, weźmy tę kosmetyczkę do ręki. No i co my tutaj mamy? To jest, moi drodzy, płyn. Tutaj mamy chyba jakieś mydło, no i mamy też szczoteczkę. No więc jakby nie patrzeć, to są trzy bardzo, ale to bardzo potrzebne rzeczy. Gdzie najlepiej będzie to rozpakować? Oczywiście w łazience. No i proszę bardzo, jesteśmy już w łazience, ale żeby skorzystać z tych kosmetyków, zaraz Wam zdradzę sekret, co one takiego tutaj mają, no to musimy sobie zrobić jeszcze mały remont łazienki. Potrzebujemy prysznic, który chcę sobie ustawić o tutaj z tej strony i chciałabym, aby moja łazienka była nieco jaśniejsza. Na pewno chcę tutaj jeszcze też jaśniejszą szafeczkę. Zobaczcie, zrobię taką szybciutką metamorfozę. No dobra, mamy to, łazienka wygląda naprawdę super. Okej, wskakujemy sobie teraz pod prysznic. Ja wiem, powinnam tutaj ubrać jakiś ręcznik, ale niestety nie mam czasu na to, ponieważ tutaj się liczą nasze sekrety. Bierzemy sobie ten szampon. Proszę bardzo, puszczę sobie jeszcze tutaj wodę. Najpierw się zmyjemy takim szamponem, słuchajcie, czy też płynem do kąpieli, a następnie myjemy sobie włosy. Czy wy to widzicie? No nie! Jak moja fryzura wygląda! Przecież to jest straszne. Jakim cudem to się wydarzyło. Jak widzicie, to wcale nie jest takie łatwe umyć sobie włosy. Bierzemy sobie teraz to mydełko. No i tym mydełkiem również możemy się umyć, tylko że na twarzy niestety powstaje nam takie coś. Na szczęście na ciele czegoś takiego nie ma, ale jak ja wyglądam. Masakra! Miał być prysznic, miało być wszystko czyste, a tutaj taka tragedia. No to może jeszcze szczoteczka. Umyjmy sobie zęby. No nie, to nie tak miało być. Miały być czyste zęby, a te zęby są mega, mega brudne. Z jednej strony zielone, z drugiej strony różowe. Po prostu masakra. Biorę swoją kosmetyczkę i pędzimy coś z tym zrobić. Chociaż najpierw zrobimy jeszcze jakieś psikusy. Możemy iść sobie po prostu do fryzjera, no i zmienić sobie fryzurkę i to wszystko naprawić. Ale my tutaj wskoczymy i powiemy, że mamy super nowy szampon. Proszę bardzo, skorzystaj z tego szamponu. Zobaczymy, czy na niej też to zadziała. Proszę bardzo. A widzicie to? Nie, no nie wierzę. Teraz pan fryzjer, chociaż do niej to nawet pasuje. O, pan fryzjer, jaką ma fryzurę! No dobra, teraz czas na ciebie, proszę bardzo, i sprawdzimy, czy na dzieciaczku też to zadziała. Tutaj też mamy taką fryzurkę, a dzieciaczek? Nie, no teraz fryzjer ma pełno roboty, ponieważ musi to teraz wszystko naprawić. No i jak chce być tutaj naprawiona jako pierwsza? No przecież tak się nie chce pokazać. Więc wskakujemy sobie na fotel i mi się podobają mega te fryzurki, wszystkie jakie tutaj są pokazane. Patrzcie tylko na to, ta jest piękna. Te dwie kiteczki są przepiękne, spójrzcie. A, chociaż dziś tutaj widziałam przed chwilą jeszcze jedną fajną fryzurkę. Takie dwie kiteczki. No i przede wszystkim bym chciała, aby tutaj był inny kolor, więc sobie staniemy tutaj i pofarbujemy sobie włosy, może taki zielony kolor, chociaż chyba bardziej podobają mi się takie różowo, takie brązowe włosy. Możemy jeszcze pójść odważnie w taki kolor i chyba ten podoba mi się najbardziej. Tutaj niestety naprawiliśmy tylko swoje włosy, więc wychodzimy stąd. No i będziemy teraz w kolejne miejsce. Twarz. Gdzie my możemy naprawić swoją twarz? Wiecie co? Tutaj gdzieś było takie miejsce beauty, tylko gdzie to było? W centrum handlowym? Chyba tak, na piętrze numer 1 mamy to miejsce. Jest miejsce beauty, więc ja wskakuję. A nie, moja droga. Jak widzicie, ona jest przerażona. Jak można tak wyjść na ulicę? Teraz jeszcze mnie wyśmiała. Super, no ale tak naprawdę się zastanawia, co ja mam na twarzy. Zresztą sama sobie zobacz, proszę bardzo. Takie fajne mydełko. No dalej, dalej, spróbuj, spróbuj. Ona się myje. No, no umyj się dokładnie. Ha, proszę bardzo.
i sama jesteś teraz brudna. Jak my możemy to zmyć? Przydałyby się nam chusteczki do demakijażu. Chyba te chusteczki nam pomogą. Dobra, sprawdzamy najpierw na niej. O, dobra, udało się. U mnie też! Tadam, patrzcie na to. Dobra, czyli chusteczki do demakijażu naprawiły nam tutaj robotę. To co, to może jeszcze jakiś teraz mały makijaż? Co my tutaj możemy wybrać? Tutaj mamy jakieś takie fajne naklejki na twarz, taka tęcza. Nie za bardzo mi się podoba. Może tutaj, o, te oczy są fajne, chociaż może pójdźmy w coś nieco mniejszego. Takie serduszko to chyba nie. Ta maska, czy to jest dobra na Halloween? Zielony kolor mi nie pasuje, więc chyba jednak zostanę po prostu przy tych takich fajnych oczach. Od razu możemy wskoczyć i się przebrać, no bo tutaj mi nic nie pasuje, chociaż tutaj te stroje też nie są zbyt fajne. Chyba musimy wybrać coś innego. Ale nadal biorę moją kosmetyczkę, no bo jeszcze zęby są tutaj do wyczyszczenia. A może uda się je tutaj jakoś naprawić? Co to są za sprzęty? Czekajcie, nie, to jest chyba do brwi. To jest... A, to też jest do brwi. Okej, możemy zmieniać kolor brwi. No dobra, to ja bym chciała zielone. Zielone słabo wyglądają. Czerwone też. To bym chciała wrócić do swoich naturalnych, no niech już będą takie brązowe. Co możemy zrobić z tymi zębami? Jak się tego pozbyć? Czy po prostu powinniśmy umyć zęby? Tylko gdzie my mamy tutaj jakąś łazienkę? Może w szkole? Może w szkole coś znajdziemy? Czy tutaj jest łazienka? Czy ktoś nam tutaj może pomóc? Niestety nie. O rany, nie chcę zostać sama z takim czymś. Jak się tego pozbyć? Może tutaj coś się napić wody? Dobra, wbijamy do lekarza, a dokładnie najpierw omijamy sobie tutaj lekarza, ale przejdziemy sobie tutaj do tego sklepu. Bierzemy zatem moją postać. No i proszę bardzo, cwaniaczku, teraz ty mi tutaj pomóż, no chodź do mnie. Nie wiem, czy to jest doktor, czy to jest po prostu jakiś sprzedawca. No, umyj zęby i zobacz, co tutaj się dzieje. Zęby są kolorowe, a tak nie może być. Czy tutaj są jakieś pasty do zębów? Tutaj mamy coś do czyszczenia zębów, ale to chyba się nie... O, tutaj jest jakiś płyn do płukania. Też nie możemy tego użyć. Pasta do zębów, dobra, jest. Pasta do zębów, ale potrzebujemy szczoteczkę. Szczoteczkę, poczekajcie. O, dobra, jest szczoteczka. Więc myjemy zęby. Czy się udało? Trzymajcie kciuki. No, no, długo jeszcze będziesz myła te zęby. Tobie też tutaj damy szczoteczkę. Myj te zęby. Czy się udało? Dobra, 3, 2, 1. Nie. Zęby są nadal takie brudne. Ja jak się tego pozbyć? Co my tutaj jeszcze mamy? Jakiś płyn do płukania jamy ustnej jest. Może po prostu powinniśmy się czegoś napić? Sprawdźmy to tutaj na przykład w tej kawiarni. Zrobimy sobie napój. Tutaj mi w ogóle wyskoczył jakiś prezent niespodziewany, ale za to dziękujemy. Zrobimy sobie napój bananowy i pomarańczowy. Dobra, on się zrobi. Teraz proszę mi go tutaj nalać. Może jak wypłuczę trochę te zęby? Da radę, no mocno. No nie, zęby są nadal brudne. Co jest grane? No myj to. Nie, no nie wierzę. No nie wierzę. Te zęby już mi tak zostaną? Dobra, wiem, chyba mnie olśniło. Tak sobie pomyślałam, że może jak pomalujemy usta, to na tych zębach to nam zniknie, więc robimy sobie teścik. Bierzemy pomadkę. Nie no, słuchajcie, udało się. Patrzcie na to. Odkryłam to, wiem jak się tego pozbyć. Tadam! Jest. No dobra, ja już jestem umyta, mam super fryzurę, nie mam brudnych zębów, więc możemy teraz jeszcze raz zmienić sobie strój, bo ten kompletnie tutaj nie pasuje, więc może pójdźmy tutaj. To miejsce mi się zawsze podobało, bo tutaj są piękne takie różowiutkie stroje. Może coś fajnego znajdę. Poczekajcie. Jakaś sukienka. Ta mi się podoba, bo ta się tak mega świeci. Do tego takie futerko. Albo pójdziemy w długie spodnie i do tego jakiś top. Ej, też to fajnie wygląda i na to możemy sobie zarzucić jeszcze to futerko. Chociaż nie, to futerko już gorzej tutaj wygląda, więc pójdziemy chyba sobie w jakąś sukienkę. Ta mi się chyba najbardziej podoba, tylko że teraz sobie znowu zmienię kolor włosów, no bo te takie zielono-niebieskie tutaj zdecydowanie nie pasują. O, będę tutaj trzymać z daleka sobie teraz tę kosmetyczkę, no bo ona tutaj nam nie pasuje. Zmieniłam sobie w ogóle jeszcze fryzurkę.
Proszę bardzo. Z powrotem wylądowałam w mojej łazience, gdzie kompletnie zapomniałam wyłączyć wodę, ale na szczęście się udało, tylko że... Co jest grane? O nie. A, woda! No i super, jeszcze się do tego jeszcze przewróciłam. Tak więc, kochani, korzystajcie z nowych promokodów, tylko uważajcie, jeżeli będziecie używać którąś z tych rzeczy, ponieważ może Wam narobić niezłego psikusa. Niby ładna kosmetyczka, niby fajne kosmetyki, no ale jak widzieliście, psikus naprawdę niezły, więc ja może to sobie, o, tutaj schowam na tę półeczkę, kartonik odłożę, no i dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Podsyłajcie mi pomysły, co bym mogła nagrać jeszcze w Avatar World, bo ostatnio jest to moja ukochana gierka, po prostu ją uwielbiam, uwielbiam w nią grać, jest naprawdę niezła. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki dla Was, pa pa!